pewnym momencie swojego życia dostrzegłem, że inspiracje, które mnie bardzo pobudzają, płyną właśnie od strony Ziemi, że ktoś mnie nawet nazwał człowiekiem Ziemi. Bardzo mnie pasjonują podziemia, bardzo mnie pasjonują przejścia podziemne, jaskinie, groty i tego typu miejsca. Kiedy podróżuję po świecie, bardzo chętnie je odwiedzam i powracając z tych podróży też przynoszę ze sobą ślady tych miejsc. I w ten sposób zaczęła narastać moja kolekcja minerałów, która potem stała się takim moim towarzyszem pisania. Moje biurko jest miejscem, w którym spotykają się ślady bardzo rozmaitych miejsc na Ziemi. Tutaj są ślady też moich podróży amerykańskich, europejskich, północnoeuropejskich, południowoeuropejskich. Także moi przyjaciele, którzy się zorientowali, jaka jest moja pasja podziemna, też mi z rozmaitych stron świata przywożą wspaniałe minerały i podarowują mi je. Wyobraźnia ma, myślę, podobieństwo do takiej struktury Ziemi, gdzie właśnie coś, co jest na powierzchni, nie jest tym samym, co w głębi. I to sięganie do głębi, wydobywanie tego, co jest w głębi, co jest takim światłem podziemia. Bo dla mnie minerały są właśnie takim skrysztalonym światłem podziemia. W tych moich zbiorach największą rolę odgrywają ametysty. Ametysty są moim kamieniem. I właśnie ten kamień mi bardzo pomaga w pisaniu, myśleniu i w pracy wyobraźni.